Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Sparring Center 22. W dzisiejszym odcinku będziemy się wlec na zasadzie. Na początek zaczniemy sobie od bronowania. To jest normalna prędkość? Tak, to jest normalna prędkość. Zaczniemy sobie od bronowania, potem przejdziemy sobie płynnie do wapnowania, a na końcu zrobimy sobie siew. Taki jest plan odcinka. Myślę, że nic innego ciekawego nie wymyślę, więc trochę bron, trochę siewu. A się będzie całkiem ciekawym zestawem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dla ciekawy. Nie, dobra. Muszę kupić ten. Po wapnie muszę ogarnąć sobie akcję ten. Akcję z czwórką, czyli z nową worą. Bo muszę kupić krowy przecież. Znaczy krowy kupić. No w sumie kupić. Muszę. Tak, muszę 10 krów kupić? Nie, czekaj. Wróć. Muszę 10 byków kupić. Tak, 10 byków kupić, a ze starej obory przenieść 10 krów. I tyle. No. Tak, dokładnie tak. No, ze starej obory muszę 10 krów przewieźć do nowej, a tam do tej starej wsadzić 10 byków i tyle. Bo 5 krów mam na sprzedaż, ale muszę kupić byki. To nie wiem, jakie byczki kupić. Chyba te małe, no to będą 2 lata. Czy zainwestować te 12 już? Zobaczę, muszę zobaczyć, jak to wychodzi cenowo. Nie, no bronowanie jest zarąbiste, no bo wiadomo, 10 metrów to robotę robi, nie? I prędkość robi robotę też. Orka widać była w poprzek, no to w poprzek trzeba to zabronować. Jeszcze ten przejazd będą i będzie słup. A słup jest obrobiony, dobra. A bo jak robię. No właśnie, jak robię poprzecznik, to ten słup zaraz objechałem dookoła sobie. To tutaj z tym słupem będą się sobie jechać, ale to tam na spokojnie. I drzewko objechać. To się da. Zostawiłem sobie trochę bronowania, no ogólnie mógłbym to całe zabronować, tak? No ale po coś mam te brony, no to chociaż się użyję tak na odcinku, nie? Żeby nie było, że ich w ogóle nie używam, no bo bez sensu jest mieć bronę, a ich nie używać, nie? O 22 gier Crux Life. Dobra, cyk. I pyk. Przejdzie? A! Jednak nie przejdzie. Myślałem, że przejdzie, ale jednak nie. No i ogień. Tamte pole na odcinku orałem. Malutkie. Malutkie, no. No tam hektar jest chyba, nie? Z tego co pamiętam. No to, no, nie, teraz więcej, bo dołączyłem przecież jedno pole. Teraz będzie fajne pole, w sumie pierwszy raz w całości. Przecież nie, o rany, bo... O rany było w całości, no ale... Wiadomo jak to jest, nie? No, nawet dobrze trafiłem. Czyli mogę być GPS-a, ale... Jak jest, to czemu go nie używać? A te pole to chyba pod skosem będę jakoś robił. Mi się wydaje. No bo ja tu innego pomysłu nie widzę, żeby to fajnie uprawić.
sumie jakby ten klinek tutaj był niezabronowany, to tam nic by się nie stało w sumie, no bo w silniku mam taryfkę, no ale... Jednak co brono, to brono. To co, poprzeczniaka na 9 metrów? To może być. Bo w sumie dwa razy przejechałem. No i ogień. Raz dookoła. O, coś takiego, nie? No, myślę, że coś takiego można zrobić. Będzie gitara, siema. Myślę, to jest fajne, że to są brony i to można podnosić, nie? Chcesz podnosić, cofasz i jedziesz dalej. No, dobra, zagarnięte, zagarnięte. Tutaj trzeba zrobić sobie ten clean. Bo tutaj taki cleanik wyszedł. Na trzy poprzeczniaki. Teraz sobie te 2,5 zrobiłem, ale dobra. Zdaliśmy to jako 3, tak? Tak. No i ogień na tłoki. Gdzieś maksymalnie do wpół do 10 muszę, nie? Odcinek robić. Bo chciałbym go jeszcze przesłać przed Gary Kruksem. Jeden przejazd jeszcze, jo. Więc będzie git. No i będzie git, nie? Będzie pole zrobione. Ciągnika nie będę chyba ściągał. Nie, bo nie ma, nie potrzebuję go w sumie na ten odcinek już. Czy potrzebuję? Nie, nie potrzebuję w sumie. Bo do czego? Nie mam w sumie do czego już. Tererirararara. Musiać będę ciągnikiem takim specjalnym. Ciemnikiem też. No, zaraz przed czwórką się pobawić tylko. Pierw chyba sobie ogarnę te krowy i byki. Bo 5 krów muszę sprzedać jeszcze. Żeby było eleganckie, nie? Żeby za krowy wymienić byki i tamte krowy przenieść. No i tak to będzie wyglądać sobie ten dzień. Odcinek. Bo to jest na poniedziałek, jutro sobota. Więc jutro muszę nagrać i wyrenderować sobie od razu wielmoże. Ostatnie siewy to... Ostatni odcinek siewów. Dwa zasady będą wziąć, a reszta będzie wozić prawdopodobnie. Plum. Tak to będzie wyglądać sobie. Ten odcinek. No, potem dwa odcinki żniw. Nie, ostatni odcinek to będzie albo połączony ze sprzedażą, albo sprzedaż będzie... Nie, sprzedaż raczej oddzielna się nie opłaca. Oddzielny odcinek ze sprzedaży, bo to jest blisko. To zależy też ile tego rzepaku będzie. No
i tak to wygląda. Że wielmoże się kończy, to wtedy skakuje nowa seria z 15, ale nie będę mówił jaka. Bo jest w trakcie tworzenia. Mapy też wam nie zdradzę, maszyn też wam nie zdradzę. No i dobra. Tego też już nie potrzebuję, więc tego sobie postawię. A nie, dobra, te pole będzie siane. Więc myślałem, że postawię sobie na polu, ale jednak nie mogę na polu. Idę sobie te krowy ogarnąć od razu. Dzień dobry. Siema. Co tam? A nic ciekawego, po staremu. Przyszłem po długim czasie. Witam. Sprzedaj. A widziałeś nową grę na Steamie? Nową grę na Steamie? Nie. No, Bolek tam miał nagrane, nie? A to? Znaczy, nie oglądałem tego odcinka. Jakieś ciężkie transporty. Ja mam pobrane, ale to jest demo, nie? Bo nie mam pieniędzy oczywiście. I jak się w to gra? No, kurwa, ciężko ukręcić. Byki miałem wziąć. Widzisz? Już mnie zagadał i że miałem byki wziąć, ja zapomniałem. Miałem kupić byki i nie kupiłem. Teraz ja. Ile tego sztuk jest? Jedna tylko? Nie, to nie będę sprzedawał. Jak jedna, to nie będę sprzedawał. Wybierz. Wszystkie z po jednym do chuja. Pokaż mi ten sam. Zresetuję laptopa i wrócę do ciebie. Bo muszę zresetować go. No. Okej. Okay. Tego jest 5 za 1106. A tych jest 8. Nie, to te 5 muszę wyrąbać. A te 8. 8 i 2 muszę przewieźć tam. No. 1106. 1106 to te. Sprzedaż krów. No i wkładanie byków będzie, nie? Wkładanie byków, a tam będzie przewożenie tych 10 krów. 8, albo 8 przewiozę. Skoro mam 8 w sumie, to tak zrobię, no. Skoro jest 8, no to 8 przewiozę. Czy ja zawsze muszę coś odwalić na odcinku? To jest... chory, niezrozumiałe. Czemu jest na wstecznym? Halo. No i dobra. Wybierz. Sprzedaj. Angus. Te kupię, dobra, wybierz. Średnie byki kupiłem. No bo po co mi to największe? Czyli co, bym pół roku je trzymał i mnie sprzedał za 1500? Bez sensu. No co jest? Tak wiem, że wszyscy napisałem, ale przecież widziałeś go z prawej strony. Tak widziałem, ale myślałem, że
Zdążę przed nim przejechać. Tyle chcecie wiedzieć, tyle wam powiem. Wybierz. Przenieś. Wybierz. Czemu jest jedna? Bo to nie jest ta. To jest ten zestaw krów? Też nie teraz sobie się pykiemy, czy nie radę? Kurwa. Wybierz. Co ich jest więcej? Całe dwie. A gdzie jest te 8 sztuk? Wstecz. Fryzyjska. Też jedna. Wstecz. Wybierz. O. O! Przynajmniej do przyczepy 5 sztuk. Nie wiem, na sprzedaż z nimi nie, na drugą. Co? Nie wiem. Właśnie nie. Dobra. A co tam u ciebie? A u mnie? No sapa, jakbyś widział, to dźwięk. By się droga tworzyła. Jo, widziałem. Mi się nie nudziło wczoraj, widzicie. Wczoraj trochę z taką siarką pojeździłem. Ja widziałem. Trochę z ładowarką pojeździłem, trochę z kosiarką. Tak w zasadzie jakoś zleciał. Albo zostawię te 5 sztuk, bo jest 30. Dobra, 5 sztuk starczy. Jeszcze 5 byków muszę kupić. Albo pojadę, wiem, pojadę ten najdroższy sprzedać i przyjechał za byki. No, nie miałem tyle krów sprzedawać, ale jednak sprzedam. Bo skoro jest cena, to trzeba przenieść do przyczepy. O, jak on za 600 jakoś wziął. A bo to jakieś mło... Dobra, bam. Zobaczymy, jak to będzie szło. Teraz na dwie obory, no to mleka powinno być więcej. O! No ale z tych dwóch krów raczej dużo nie zarabię, ale... A to jednak je trzy były. I teraz angusy wybierz. Oczywiście 5 kup. No i gra muzyka. I teraz trzeba wapno zrobić. Na łąkę. Przejadę sobie tędy. No to jest najszybciej. Najwygodniej w sumie. Muszę zostawić krowy, w sumie byki. Muszę byczki zostawić i tyle. Wybierz, przenieść do... No i 10 miejsca jest. Sierpień, 9 rok. Wapno czy się? Wapno czy się? No wapno. Mam zaplanowane wapno, to jedziemy z wapnem. Co tam powiek u ciebie? A no, pykam sobie ETS-a akurat. ETS-a? Ja tam wolę ATS-a. Mi bardziej siedzi ATS. A ja tego ATS-a akurat nie mam, ja mam ETS-a. Farmik mi się zjebał znowu i... Ja.
Nie wiem, im bliżej tego farminga, tym bardziej mi się nie chce. Nie wiem, czekasz na tego nowego farminga, czy taki bardzo? Wątpię, że mój laptop pociągnie. Nie pociągnie, ale wiesz. To już nie to samo, to nie to samo, to stare farmingi. Kiedyś zrozumiesz. Jo. Dzisiaj z krukiem idę grać w 17. Najlepszego farminga, jaki wyszedł pod względem optymalizacji. No tak jest. Nie? Piętnastka też fajna. No jo. Bednary były. A cię nie było. Jak zwykle. A my tak czekaliśmy na ciebie. Ale jutro masz przyjechać na mecz Polski. A jutro to mam akurat inne plany. Jutro idę na urodziny. Ten ma dobrze. Ja bym se poszedł, ale na wesele jakieś. Bo na wesele przyjdę, no. Chyba z 10 lat. No, może być w sumie 10 lat. Kurde, kiedyś jak byłem małym, to na okrągło były wesela i wszystko, a teraz nie będę. Kiedyś ludzie byli inne, pamiętam. A ty, Paweł, jak co robisz? No mówiłem ci, że gram w BTS-a. Nie, o to mi chodzi. A o to? Co robisz na co dzień? Na budowie czy gdzieś indziej? Siedzę w domu, na razie, póki co. Trzymaj się, cześć. No ja ostatnio wyżył u Jaszka robił kostkę. Ja, to robiłem. No. Jakiś czas coś. Ciągnikami jeździ w sadzie czy coś. No. Ale w sadzie za długo nie wytrzymałem. A u wuja na razie sobie sam wuja radzi. Z innymi.
pracownikami. Właściwie z jednym pracownikiem. Tam z dwoma nieraz. Widzisz, my jedziemy przejść. No i... Powiedzmy, że przejście. Najbardziej to mi się nie chce w poniedziałek o 8 rano. I w piątek o 15. A w piątek o 15 się minut odliczę. No. Tak było. No, gdzieś taki zestaw do siania. 29 i ciemnik. Odeszła Spirit. 9 metrów. Oczywiście jest świeże pak. 26 minut. Ta-ra-ra-ra. To do wpół do 14 minut, bo będę dostać. Ale zestaw fajnie do siania, naprawdę. Nawóz w sobie ma. Zobaczę, potem jak nie będzie nawozu, to już będę jechał bez nawozu chyba. Będę chciał bez nawozu i tyle. Tutaj? Ja poprzecznik zaraz capnę. Ogólnie złożyłem CV do hurtowni hydraulicznej, do Tucholi. Było magazynier kierowca. To nie odpowiedzieli mi jeszcze. Wtedy ja. No, ogółem drugi raz wysłałem, bo na poprzednie też mi nie wysłali i myślałem, że na to mi odpowiedzą. Ty, 9 metrów, a on jeszcze taki zakład robi? No chuja. To on ma więcej niż 9 metrów. 9,2 muszę mu ustawić. Na razie niech tak jedzie. Zobaczę kolejny przejazd. Jak patrzę na GPS-a, no to widzę, że... Niby 9 metrów pokazuje, ale... No coś tak nie bardzo mi to się je na 9 metrów. Zero dwa trzeba mu dopisać. Szaleciutko zero dwa. Trzeba zaciągnąć poprzecznik od razu, no bo... Kto będzie potem tutaj robił? No, myślę, że te dwa wola, co mam zacięte tutaj, no to robię ten odcinek i pewnie będzie tyle z siebie. Na więcej czasu nie pozwoli. Dobra. A tutaj to zasieje czy do rowu? Będę się ładować. Oczywiście, że do rowu. Czy tam jeszcze powieś ciekawego? Żyć piątek. To jakaś wiem. Trzeba sobie piwo otworzyć. No a ja już mam prawie końcówkę. Nie wiem.
Czy te Greyfuta otworzyć, czy lepiej dyski? Dino masz w promocji, ale w butelce. Ale Łomża jest na promocji, bo teraz jest za 9 zł. A dyskę masz po 2,79, ale w butelce. Ja tam butelkowy. Ale na zwykły też było ostatnio 12. A nie wiem. Było, bo wuja mówił. Ale to nie wiem, czy to było w tym tygodniu, czy w tym. Albo w tamtym? Nie wiem. Dobra, przewinieliśmy to na dół, czy nie bardzo? Litera do góry pewnie wskoczy, nie? A, patrz, jednak nie. Na razie mi 200 GPS i ory. No na 9, no na 9,2 metra to od razu idzie bez zakładu. Tak powinno być. Nie, jakoś tak odkąd sobie kupiłem to zerowe na bedna, przed bedonami, to jakoś tak odechciało mi się te skierowniczki. Żeś ty nie był na Bednarach, nie? Że ja nie był. O. Grzesiu był swoim ufusem. Wiem, widziałem to. Pewnie dużo osób ci snapa przesyłało swojego ufusu, tak? Osób tak nie, ale na Instagramie było pełno. A TikToka się wyleło od tego ufusa. No. Ja pierwszy 100 razy go na TikToku jak widziałem, a potem go na żywo widziałem. Nie. Jak ci się podobała klątwa parczeska? Powiem ci, że taki tłum tam był, że nawet nie dało się dojść. W sumie DMS to tak samo było. Przeletowy dojść tam... Dużo maszyn było? No. Było, było maszyn. Tylko ciebie nie było. Wiem. To zdrówko. No co, piwko Boże wierzę? I ja. A wiesz, jaka kolejka do helikoptera była? Się domyślam. Oni tam chyba najwięcej zarobili ze wszystkich na tych helikopterach. A ile kosztował przelot? Nie wiem. Jedni mówią, że 300, drugi, że 350. Znaczy ja tam nie byłem, nie pytać, ale tak słyszałem. Na tym, na TikToku pisali, Grzesiu mówił.
No ja. Czekaj, tam na okrągło dwa helikoptery latały. Wtaj z powrotem. A wiesz, kogo był ten fioletowy do Ajwarcy, nie? Wiem. Dobrze, że wiesz. A oglądasz ją, czy nie? Jo. Bambry na desancie. A teraz słyszałem, że jakieś tam pokazy będą mieli tego Deśwara swojego znowu. No. Gdzieś tam na polu. Co, Paweł jedzie zobaczyć? Nie. Ja też nie, co ty głupi. Do Wielkopolski to wyśle, mamy ten głos. Wielkopolska chyba tam pisała. Albo Małopolska? No pewnie. Ale chyba Wielka Polska mi się wydaje. Chyba zobaczyć na Instagramie. Warszawski kombinat? To jest to. Dobra, no. Do siebie to jestem na stacji, tankuję, się tu zobaczę. 500 kilo na wodę, no może stać. Może starczy na te pole, jak nie to sobie dalej jak najbliżej. A widziałeś zorzę polarną? W WTS-ie nie? Nie, na żywo było. Ja? Kiedy? Dzisiaj w nocy. To co ja robię? Spałeś. A ty nie spałeś? Spałem. No to skąd wiesz, żeby... Ale na Instagramie widziałem. Na Facebooku widziałem. Okej. Ok. Nie wiem. Nie interesuje mnie ten wytrzymać. Mnie to tam zbytnio nie interesują takie rzeczy. Jakiś tam astronom wielki nie jest. W sumie to żadnym, ale... Nie mogę jej znaleźć. Zestaw do siebie fajny, tylko to pole nie takie. No, przez to, że to jest obora, nie? To też dużo miejsca zajmuje. A tutaj zasiałem tyle trawy, no musimy sobie spokojnie manewrować z przyczepami, jak będzie kiszonka czy coś. Tak to po drugiej stronie pola, po drugiej stronie ulicy, to raz zobaczycie, jak będzie pole szło. Znaczy, no nie wiem, czy zobaczycie, no ale... Bo pewnie się szybciej odcinek skończy, bo jest 21:30, czyli mój czas jest do... został osiągnięty odcinka. Wiem, że mało tych siewów było, no ale też nie chcę was piłować tymi siewami. Jedziemy do ruskich.
Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, pa.